Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym dniu. W piątek, 25 września. Słowo Boże, które Pan Bóg do nas kieruje, jest słowem, które koncentruje naszą uwagę na pokoju. Wskazuje na to, jak mamy ten dzień przeżywać, przede wszystkim budując się w społeczności w tym słowie, które Pan Bóg do nas kieruje. Posłuchajmy słowa z Psalmu 119, 165 wiersz. Pełny pokój mają ci, którzy kochają Twój zakon, na niczym się nie potkną. Apostoł Paweł w liście do Kolosan w 3 rozdziale w 16 wierszu pisze: Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich. Dzisiejszy dzień to kolejna okazja, którą Pan Bóg nam daje, abyśmy pogłębiali Jego Słowo. Abyśmy wzrastali w tej mądrości, która z tego Słowa wypływa. Kolejny dzień, który możemy, słuchając tego Słowa, iść w drogę, która przed nami. Posłuchajmy jeszcze jednej myśli, która wyznaczona jest na dzisiejszy dzień. Pokój Boży nie znajduje sobie stałego siedliska w ludzkim sercu. Pokój Boży wzywa do działania w słowie i w czynie. On przemienia i wskazuje kierunek. Pokój Boży podobny jest do drogi, którą należy iść. Ten nowy dzień, który dzisiaj rozpoczynamy, to kolejna droga, która przed nami. Jaka ta droga będzie? Tego nie wiemy. Warto się zastanowić, czego więcej w naszym sercu dzisiaj, pokoju czy niepokoju. Może dzisiaj, gdy znowu spoglądamy na informacje, które do nas dochodzą w mediach, w internecie, znowu dochodzi do naszych uszu wiele informacji, które sprawiają, że jesteśmy pełni niepokoju. Co to będzie? Nowy dzień to również, tak jak czytaliśmy i słyszeliśmy przed chwilą, to kolejna droga, w którą wstępujemy. Droga, na której spotkamy wielu różnych ludzi, bliskich nam, ale również osób, które może zupełnie nie znamy. Pan Bóg słowem, które do nas kieruje, tak jak powiedziałem na początku, wzywa nas do pokoju. Wzywa nas do właściwego postępowania. Psalmista daje konkretną wskazówkę. Pokój Boży mają ci, którzy kochają Twój zakon, na niczym się nie potkną. Psalmista zachęca do tego, aby kochać Boże Słowo, aby kochać Jego zakon, aby poznawać Boże Słowo i to Słowo przekładać w codzienne postępowanie. Apostoł Paweł pisze, Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, we wszelkiej mądrości, nauczajcie i napominajcie jedni drugich. To dzisiejsze spotkanie ze Słowem Bożym to kolejne poznawanie Bożej mądrości, pozwolenie na to, aby to Boże Słowo wzrastało nas, wydawało wspaniały plon. Tak jak powiedziałem, na drodze dzisiejszego życia spotkamy wielu różnych ludzi. Może będziemy chcieli kogoś napomnieć, komuś zwrócić uwagę, naszemu dziecku, naszemu współmałżonkowi, współpracownikowi w pracy. Pan Bóg nas dzisiaj ostrzega, abyśmy w tym napominaniu przede wszystkim czerpali mądrość z Bożego Słowa. Abyśmy w tym napominaniu nie pokazywali swojego egoizmu, swojej może władzy nad kimś, ale abyśmy w tym napominaniu wsłuchiwali się w to, co Pan Bóg chce nam powiedzieć, aby to nasze napominanie wynikało z tego, że mieszka w nas Boży pokój. Sobie i każdemu z nas na początku tego nowego dnia życzę Bożego pokoju. Niechaj pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, wypełni nasze serca i nas prowadzi. Pozostańcie w pokoju Bożym. Niech Pan Bóg was prowadzi. Amen.